We wrześniu 2022 roku uroczyście otwarta została droga, na którą czekały pokolenia. Łączy gminę Wizna i Piątnica, miejscowości Kokoszki i Guty. Teraz na tym odcinku remontowany będzie kolejny fragment od miejscowości Mrówki do Nieławic. Jest to dla mieszkańców zarówno gminy Piątnica, jak i gminy Wizna. Skrót w obydwie strony. Prowadzący właśnie dla jednych w stronę Wizny i Białegostoku, dla drugich w stronę Łomży. Bardzo dobra przejezdna droga. Zostanie niewielki już odcinek, niespełna kilometrowy, który będzie wymagał poprawy, ale myślę, że udało nam się zrobić w tej kadencji tutaj w tym ciągu drogowym dobrą pracę, która zostanie na lata, ponieważ już nie będziemy tego później dotykać przez wiele lat. Droga jest wąska, nierówna, a mieszkańcom zależy na bezpieczeństwie i poprawie jakości dróg gminnych. Droga jest ważna, no jest ważnym trakiem przewozowym dla nas jako rolnictwa. Tak samo szybki dojazd do pola i po drodze równej, no ogólnie usprawni nam prace gospodarcze. Dzieci do szkoły dojeżdżają autobusem codziennie. Jest to no, potrzebna przebudowa tej drogi, no, poprawa, bo dziury po każdej zimie są ogromne. Co roku jakieś naprawy powstają tej drogi, lecz no, nie wystarczają one na cały rok eksploatacji tej drogi. Spotkanie było okazją do rozmów, podsumowań i dyskusji o tym, co jeszcze można zrobić na tej części powiatu łomżyńskiego. Najważniejsza jednak była kwestia podpisania umowy na remont ponadkilometrowego odcinka z miejscowości Mrówki do Nieławic. Ten ciąg drogi jest bardzo potrzebny, no bo do tej pory, jak widać, jak to było, była taka tylko jako nawierzchniówka zrobiona, nie? To było już zrobione w latach 2000 roku, przed to reformą szkolnictwa, że tego, żeby tylko autobus chodził, nie po tym, no to było utwardzone, no wiadomo. Teraz przyszedł sprzęt większy, ta droga nie wytrzymuje. No, trzeba było ciągnąć. No i tam jakoś tak z początku tak nie szło. No, w tej kadencji jakoś się udało, że tak naprawdę na to 8 km zostało zrobione. No, dzięki wójtowi i dzięki starostwu powiatowemu. To im zawdzięczamy, bo żeby nie oni. No i nasze też chodzenie. Tu, tam trzeba było pochodzić, porozmawiać. No i jednak się udało. No i za to dziękujemy wszystkim. Tylko dobra współpraca samorządów gminnych i powiatowych pozwala na realizację inwestycji drogowych. Odcinek Nieławice-Mrówki jest fragmentem drogi ponad 12-kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Wizny przez Srebrowo, Mrówki, Nieławice, Kokoszki, Guty do Kownat. To jest ostatni tak naprawdę dłuższy fragment, który tej drogi powiatowej zostanie zmodernizowany i praktycznie od Wizny do Kownat mamy bardzo dobrą drogę jakości. Został mały kawałeczek w Nieławicach, który pewnie będziemy starać się, żeby zrobić. Robiąc takie drobne podsumowania już przed kończącą się kadencją samych dróg powiatowych, z tą główną drogą Wizna-Jedwabne zostało zmodernizowanych bez tej jeszcze obecnej ponad 23 km. Zrobiliśmy też w tej kadencji ponad 20 km dróg śródpolnych. One są naprawdę dobrej jakości i rolnicy używają je i są dobrze zrobione. No i jeszcze dodatkowo zrobiliśmy prawie 6 km dróg gminnych, więc liczba długości to robi wrażenie. Na same drogi, jak zliczałem, przeznaczyliśmy w minionej kadencji ponad 57 milionów. Podpisana umowa zapewnia budowę nowej konstrukcji jezdni bitumicznej o szerokości 6 metrów, odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2. W części zabudowanej terenu powstaną chodniki o szerokości 2 metrów z kostki betonowej. Zaplanowano prawie 1,5 metrowe pobocza utwardzone z płyt ażurowych i z kruszywa. Przebudowane zostaną zjazdy oraz wykonane będą oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na kwotę 2 miliony 43 600 zł, a powiat łomżyński i gmina Wizna sfinansowały wkład własny w wysokości prawie 1,5 miliona złotych.